W dzisiejszym materiale poruszę temat pewnej weganki, którą bym określił mianem ułomnej i mało inteligentnej. A powiem wam, że nawet są badania naukowe, które mówią, że skrajna i restrykcyjna dieta wegańska powoduje niedorozwój mózgu, niską inteligencję i tragiczne zdrowie psychiczne. A skąd w ogóle się ona wzięła? A wzięła się z tego, że wybiła się na pewnej platformie, która jest najbardziej durnowata, czyli na TikToku, gdzie w większości się tam wybijają chamy, idioci oraz degeneraci. Pierwszą w ogóle jej nazwą to była Heroin Gain, co oznacza po hindyjsku, że zrobić cinę cukrową. I tak rzeczywiście jest. Zresztą jak zeskanujecie ten kod, to pojawia się jej konto The Veganka. Taka ciekawostka. I tam w większości nagrywała jeszcze durniejsze filmy niż wcześniej. Tylko niestety, ale wcześniejsze filmy poszły do Archiwum X. Ale pod nickiem The Veganka to rozpoczęła swoją karierę na sądach ulicznych. Dobrze, ale wie pan, że zwierzęta chcą żyć. Każdy by myślał, że chce. No właśnie, więc czy my mamy prawo? No jak prawo? To nie jest prawo dżungli, to jest ekosystem, który po prostu musi być jaki jest, bo inaczej po prostu się zawali. Bo na przykład jeśli człowiek nie będzie zbyt dużo jadł mięsa, po prostu inne zwierzęta go zjedzą. Takie życie. Jakby każdy stwierdził, że jest weganinem, że przestaje jeść mięso, że teraz przestanie zabijać zwierzęta, to prawdopodobnie by się skończyło kryzysem. Zresztą czasami można zauważyć, że jak nie ma zbytnio tak dużo myśliwych, to potem dziki atakują ludzi. Na przykład w Gdyni. Przepraszam, ale lew nie ma wyjścia. Pan może iść do żabki i kupić owoce i warzywa. Lew ma wyjście, po prostu może głodować i umrzeć. Tak jak człowiek. Tylko, że akurat człowiek jest wszystkożerny i zarówno musi jeść warzywa i owoce, jak i mięso. To mięso jest bardzo dobrym składnikiem witaminy B6 oraz witaminy D. A w ogóle witamina D to jest bardzo dobra, jeśli chodzi o samopoczucie. Bo brak tej witaminy powoduje, że mamy lekką załamkę. I przy okazji jeszcze przez ten niedobór szybko łamią się kości. Boże, to czego ty się... W XXI wieku żyjemy, to mamy brać przykład z moralności lwa? Tak. Jeśli jesteśmy głodni, jak lew, mamy coś zjeść. Chodzi co lew robi. No ale pan powiedział o tym, no to ja tylko pana trzymam za pana słowa. Prawo dżungli, nie? Nie ma czegoś takiego jak prawo dżungli. Ja podziękuję panu za rozmowę, bo pan ze mną nie jest takie coś jak prawo dżungli. Pan jest gotowy na tą rozmowę, dziękuję bardzo, do widzenia. Pan jest za bardzo inteligentny, jak widać. A co to znaczy humanitarne zabijanie, jeśli zwierzę chce żyć? Nie wie pani co, żeby na przykład... A właśnie jeszcze jest jedna taka kwestia. Że ludzie bardziej traktują krzywdę zwierzęta jako coś gorszego niż na przykład krzywdę dziecka, które jest zdrowe. Bo na przykład taka partia jak Lewica... Podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się no zdarza. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie, wie pan, jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. I gdzie on to dziecko, ten artykuł... biologiczny... To bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. Co? Lewica postuluje mordowanie dzieci do 12 tygodnia ciąży. Dlatego my nie mamy prawa. Dlaczego mamy prawo pozbawiać zwierzę też życia? Oczywiście, że mamy. Jest coś takiego jak prawo do polowania. Można sobie nabyć licencję myśliwską i potem można polować. Oczywiście to prawo jest zbyt restrykcyjne, że jest jakieś tam pole do wyznaczenia i w ogóle. Skomplikowany temat na ten film. Na szeroką skalę jak to się dzieje, myślę sobie, czym jesteśmy w stanie powstrzymać. Oczywiście, a niewolnictwo, a prawa kobiet. Akurat niewolnictwo to akurat ma teraz najlepszy okres. Bo wcześniej nie było aż na taką wielką skalę, jak teraz. Poza tym to jest taka branża, w której jest kwestia nie milionów, a miliardów dolarów. Z czego akurat się szacuje, że sama praca przymusowa generuje tylko 150 milionów dolarów rocznie. Tylko z tego sektora niewolnictwa. A generalnie się szacuje, że jest takich niewolników 40 milionów.
Z czego akurat 70% to będą kobiety, a 1/4 to są akurat dzieci. A przykładowo jeszcze w marcu 2020 rząd brytyjski tak potwierdził, że współczesne niewolnictwo wzrosło o ponad 50% do góry. A to są dane z tylko 2020 roku. A jak jest w 2024? Tego na światło publicznym nikt nie wie, bo służby pewnie wiedzą, ale znając pewnie brak ich reakcji, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, generalnie chyba poszło im coś nie tak. Skoro nie ma żadnego chwalenia się, że zmniejszyli tą liczbę. Zresztą teraz polecam obejrzeć taki film jak Sound of Freedom. Bardzo polecam, tak szczerze. Bardzo dobry. Też ludzie byli tak niewolnikami, ktoś musiał zacząć, musiała się zacząć zmiana, tak jak my kobiety. Też musiałyśmy wyjść na ulicę, żeby dali nam głos. I to jest to samo to. Wystarczy po... Ale ty wiesz, że w ogóle jakby nie dali ci głosu, to nie mogłabyś strajkować? No właśnie. Oburza cię ten napis? No... Nie za bardzo akurat oburza mnie ten napis. Większość ma to gdzieś. Nawet go nie przeczytałem. Jak teraz montuję, to już widzę, co tam jest napisane. Myślisz, że traktowanie zwierząt jak maszyny i produkty jest takie... Po pierwsze, mięso jest bardzo potrzebne, jeśli chodzi o utrzymanie witamin takich jak B6 czy D3. Szczególnie D3 jest najważniejsze, bo to pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, mięśni i zębów. A poza tym ta witamina jest bardzo potrzebna, jeśli chodzi o funkcjonowanie układu odpornościowego. Zresztą powiem wam, że akurat można sobie zastąpić suplementacją, jeśli wiadomo. Trzeba znaleźć dobry suplement. Oczywiście ja mam takie informacje, gdzie jest taki najlepszy suplement, więc jak ktoś chce skontaktować, to polecam tutaj wejść. Bo taką suplementację to trzeba brać regularnie. No właśnie, przez tą piosenkę to na przykład dużo osób myśli, że to jest jakiś troll. I powiem wam taką ciekawą informację. Z mojego researchu wynika, że to absolutnie nie jest troll. Bo jak na przykład sprawdziłem po moim researchu, znalazłem jej konto i posta, którego polubiła. To jest grube. Wystarczy po prostu wpisać tutaj, mamy to, tutaj. Dopisać opis. Backdown. I zaraz tutaj będzie o Viva akcja dla zwierząt. Pierwszy link. Co my tutaj mamy? 2 września 2023. Zobaczcie, kto tutaj polubił. Łatwe do znalezienia. I to z 2 września. To ona zaczęła jeszcze później w ogóle robić tą karierę w internecie, więc serio poważnie ktoś by pomyślał, że to jest troll. Oczywiście, jeśli ktoś chce zostać weganinem, to nie mam żadnego problemu, tylko trzeba pamiętać, że trzeba się suplementować witaminami, które po prostu nie zostaną wprowadzone przez to, że nie jesz mięsa. Takie jak D3 i tak dalej. A jak ktoś chce sobie kupić takie suplementy, to wyślę tam na Instagramie linka i będziecie mieli. A tak to zapraszam na Instagrama. No to co? Do zobaczenia i cześć. I przy okazji zachęcam do zostawienia subskrypcji ze dzwoneczkiem.